Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału urodzonych 25 stycznia. Tak jak zawsze podkreślam, niezależnie od roku Waszego urodzenia, niezależnie od tego ile macie lat, tutaj ważne jest to, że przyszliście w tym właśnie dniu na świat. I to będzie taka szybka wróżba ogólna dla wszystkich widzów urodzonych właśnie 25 stycznia. Moi drodzy, piękna karta Wam przypadła w udziale, ponieważ dziesiątka kielichów to jest karta, która ogólnie może wskazywać na to, że jesteście raczej domatorami, takimi osobami spokojnymi, które cenią sobie ład, porządek, które cenią sobie poczucie bezpieczeństwa, pewną własną stabilność, cenią sobie ciepło domowego ogniska, chętnie lubicie powracać do domu, bo tam znajdujecie spokój i ukojenie, na przykład po ciężkim dniu pracy. Dziesiątka kielichów może wskazywać, że jeżeli jesteście w związku jakimś stałym, długotrwałym, no to Wasz związek układa się harmonijnie, jesteście spełnieni w miłości, ta miłość jest odwzajemniona, jesteście szczęśliwi po prostu tkwiąc w tym układzie, który obecnie macie. Natomiast jeżeli jesteście osobami samotnymi, no to również jest to karta, która mówi, że w najbliższym czasie możecie spotkać właśnie taką osobę do stworzenia trwałego związku. Bardzo często ta karta pokazuje nam narodziny dziecka w rodzinie, czy narodziny dziecka w jakimś naszym najbliższym otoczeniu, czyli po prostu są dobre perspektywy na powiększenie rodziny. Jeżeli o tym myślicie, to jest to dobry czas, aby zabierać się po prostu do rzeczy. Jeżeli chodzi o sprawy biznesowe związane z pracą, z finansami, dziesiątka kielichów każe nastawić się na korzyści finansowe, może tutaj napłynąć dodatkowa gotówka, mogą napłynąć ciekawe propozycje pracy, jeżeli pozostawiacie bez pracy, także zapowiada się okres stabilności na tym polu, okres też sukcesów na polu zawodowym to może być, także raczej przyjemne tutaj wydarzenia, które będą się wiązały na pewno z Waszym zadowoleniem i powiększaniem również zasobów finansowych, jak najbardziej. Jest to dobry czas na tworzenie własnej działalności i też niektórzy z Was być może będą przejmowali w tym czasie firmę rodzinną po prostu i kontynuowali działalność tej firmy. Również będzie to bardzo korzystne dla Was, moi drodzy. Może też być tak, że tutaj po prostu w karcie dziesiątka kielichów będziecie przynależeć do jakiegoś środowiska. Być może odczujecie jedność z jakąś grupą, jakieś na przykład wspólne zainteresowania, wspólne pasje będziecie dzielić. Przystąpicie do jakiegoś klubu bądź do jakiejś drużyny, która po prostu da Wam również takie poczucie spełnienia i jedności. W zdrowiu ta karta oznacza dobre perspektywy, dobre zdrowie, siła, dobre samopoczucie, także nic złego tutaj nie powinno się dziać. To jest dobra prognoza dla kobiet, które obecnie są w ciąży bądź planują ciążę. Raczej powinno tutaj przebiegać wszystko prawidłowo i powinno zakończyć się to szczęśliwym rozwiązaniem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tej ogólnej wróżby. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na moim kanale. Wszystkim osobom, które obchodzą 25 stycznia swoje urodziny, składam najserdeczniejsze życzenia, dużo miłości, dużo pieniędzy, dużo spełnienia w każdej dziedzinie Waszego życia i niech ta dziesiątka kielichów Was prowadzi. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia, moi drodzy.